Mikołaj Ożga jest uczniem Szkoły Muzycznej Wietownicza w klasie fortepianu oraz Polskiej Szkoły Podstawowej. Już jako 6-miesięczne dziecko w Skupieniu słuchał koncertów organowych wykonywanych na słynnych organach w katedrze w Gdańsku. Pierwsze kroki przy instrumencie stawiał pod okiem swojego ojca, Pawła Ożgi, organisty, burmistrza i reżysera dźwięku. Mikołaj, choć ma niespełna 7 lat, grał już na organach m.in. w Gdańsku, w Lomborku, Szczecinie, w Bazylice na Jasnej Górze, Krakowie, Wrocławiu, w Krzyszowie. Na swoim koncie nabór może się poszczycić m.in. pierwszym miejscem na ogólnopolskim konkursie fortepianowym w Starogardzie Gdańskim i wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie w barokowym stylu. Debiutował jako 5-latek podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Józefa Elsnera w Krotkowie.